Marzenia niekiedy są bardzo skromne. Ciepły posiłek, ubranie, zabawki. Niestety nie zawsze się spełniają. Są jednak ludzie, którzy starają się spełnić choć niektóre z nich. Jak co roku Komitet Obywatelski Miasta Koszalina zorganizował świąteczne śniadanie dla potrzebujących. Andrzej Kamiński. Na śniadaniu zgromadziło się ponad 200 osób. Po wspólnej modlitwie każdy mógł najeść się dosyta. Nie zabrakło świętego Mikołaja. Dla wielu dzieci były to jedyne podarunki, jakie dostały w te święta. Słodycze, zabawki. Starsi także nie wyszli z pustymi rękoma. Otrzymali paczki żywnościowe. Dawaliśmy po konserwie, a później krakowska... Jesteśmy wdzięczni, naprawdę. Takie mamy święta dobre. Tak, to jest coś wspaniałego, raz w roku. Pomoc najbiedniejszym jest piękną, bożonarodzeniową tradycją. Ubogi był przecież sam Jezus Chrystus. Narodził się jako ubogi, jako ten, można powiedzieć, najmniejszy, najbiedniejszy. Przygotowania do tej akcji trwały od listopada. 10 czy 11 rok organizuje takie śniadania. I to dzięki mieszkańcom Koszalina, którzy zbierają się podczas zbiórki w sklepach i darczyńców, którzy przekazują mi to. Pomogli też właściciele lokalu i wolontariusze, którzy zbierali żywność, a teraz przygotowywali i roznosili posiłki. Organizatorzy cieszą się, że udało się pomóc wielu potrzebującym. Ale ich wspólnym życzeniem jest, aby z roku na rok najbiedniejszych ubywało. Koszalin, Andrzej Kamiński.